Idź se być pusty gdzie indziej. Idź se być pusty gdzie indziej. No naprawdę, idź se być. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja wiem, moi drodzy, ja wiem, że nie tylko lubicie podróbki, dlatego tu jesteście, ale lubicie i Jurassic World, lubicie i Minecrafta, więc tutaj, moi drodzy, dziś nie mogę wam zaproponować nic innego jak połączenie tych dwóch światów. O ile świat Jurassic World, powiedzmy, jest mi bliski, ponieważ na moim kanale gamingowym Klotko Grał ogrywałem grę Jurassic World, już skończyłem, zapraszam was serdecznie do oglądania, tak Minecrafta raczej nie lubię i raczej nie polubię, ale no to mnie do niego namawiacie, moi drodzy, ale jednak uprzedzam fakty, nie zagram w Minecrafta nigdy na moim kanale gamingowym, po prostu nie lubię tej gry. Co nie zmienia faktu, że, moi drodzy, nie lubię takich crossoverów, jak SL Toys nam tutaj serwuje. Minecraft minifigurę z chamsko ściągnięta nazwa, chamsko ściągnięte logo, no ale już nie sam motyw, moi drodzy. No, czyż może być coś ciekawszego niż takie crossovery właśnie? Widzicie, mam tu i dinozaury, i takiego tutaj oto hipola. Bo jeżeli dobrze kojarzę, to w Minecrafcie przecież nie ma chyba dinozaurów, stąd gaduję, że to jest taki crossover. Mamy informację oczywiście, że dzieci to są bardzo ciekawskie. Także no jestem bardzo ciekaw, czy wy jesteście ciekawi od tego, co znajdziecie w środku. No bo tu mamy również prezentację innych zestawów. Spójrzcie, jaki duży. No nie jestem pewny, to znaczy w sensie te dinozaury pewnie są w większych opakowankach, chociaż kto wie. Próbowałem zacząć tą naklejkę, byśmy zobaczyli inne dinozaury, które nam tutaj SL Toys serwuje, ale jakoś nie mogłem znaleźć. Oczywiście informacja, że to się może bardzo różnić od tego, co znajdziemy w środku. Fajnie, cenimy? Nie cenimy natomiast, moi drodzy, instrukcji, które są na opakowankach. Dlaczego? Już doskonale wiecie dlaczego. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie, dlaczego nie lubię takich instrukcji. A kto nie wie, ten gafa, moi drodzy. Ale spójrzcie, jaka nie za dobra jest ta instrukcja, moi drodzy. No bo tu te nogi pokazane są, widzicie, jakby jedna w drugą miała tu wejść, jedna w drugą, dopiero druga w to. No tak słabo. Mało kroczków, oczywiście. Wygląda to tak se, już na opakowaniu. Ważna informacja, ja tą paczuszkę dostałem od fana na jednym ze spotkań. Jeżeli chodzi o unboxing, tutaj możecie zobaczyć tutaj, jak otwierałem prezenty od fanów. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za tą paczuszkę. A co znajdziemy w środku? Tak jest, ta paczuszka przez tego kogoś była używana. Ale mi to, moi drodzy, absolutnie nie przeszkadza. No cóż, oczywiście nie mamy tego efektu pierwszego złożenia, workowania i tak dalej. No ale cóż, moi drodzy, ja tam mówię, nie wybrzydzam. Pierwsze co, że mamy tu zaprezentowane niby niebieski topór, a topór jest zielony. No mnie takie rzeczy zazwyczaj rażą, aczkolwiek nie wykluczam, że ten ktoś po prostu podmienił te topory, tak? Jeżeli chodzi o już wykonanie tego topora, zaraz mówimy o wykonaniu wszystkiego, no nie jest źle, moi drodzy. Nie ma takich, wiecie, wystających fragmentów, jest to równo, nie ma takich szczępków plastiku gdzieś powyrywanych i tak dalej. Tu minimalnie, ale tego się czepiać nie będę. Nie jest źle. Jeżeli chodzi o jakość tego hipola, no jest to lżejsze niż Lego, moi drodzy. Na pewno jest to lżejsze niż Lego. Ta głowa kwadratowa, kostka, no jest okej. Okay. Tutaj również za bardzo nie możemy się czepiać tych, wiecie, krawędzi, nierównań i tak dalej. To, no widzimy krzywy nadruk. Natomiast tego już się będziemy czepiać. Oczywiście, moi drodzy, krzywy nadruk, no okej. Okay. Można tak. Czy krzywy nadruk również jest nareszcie jego ciała? Czy w ogóle reszta ciała jest zgodna z tym, co mamy na opakowaniu? Raczej tak, chociaż kolorystycznie, jak widzicie, troszkę się to różni, trzeba brać to pod uwagę. Głowa chodzi bardzo ciężko, ale czy my tą głową faktycznie będziemy w życiu sobie kręcić? Też chyba nie, moi drodzy. Jak wyglądają nadruki na ciele? No nie jest źle, ale dobrze też nie. No spójrzcie na różnicę między tymi dwoma tutaj. O, ta dolna kreska, jak jest krzywo. Jest to odzwierciedlone mniej więcej, powinno być tak samo, ale tu już widzimy, odlew jest krzywy, o widzicie tutaj te wystające jakieś takie linie, no słabo. Torcik też krzywo nadrukowany, tu jakieś luki, z tyłu brak nadruku, ale to może, moi drodzy, i lepiej. No mnie, mówię, bardzo ciekawy, czy to faktycznie oryginalna figurka, ale raczej tak, bo myślę, że nikt by takiego numeru nie robił, bo spójrzcie, on powinien mieć niebieskie łapy, ma czerwone łapy. Jakość nie jest zła, w sensie żaden członek, że tak powiem, nie chodzi mu tu źle, nie rusza się jakoś źle, może... Nie chwal dnia z zachodem słońca, miałem powiedzieć. Może nie chwalmy dnia z zachodem słońca. No i proszę, moi drodzy, wszystko przez to, że mocowanie jest takie zabawne tutaj, no nie do końca chyba dobre. I niestety jest ten motyw, że tu rączka chodzi ok, i tak, i no to akurat, tak, to akurat była moja wina.
i tak, i tu chodzi, moi drodzy, ale ta rączka chodzi tak ciężko, że bardzo łatwo, żeby ją po prostu, wiecie, o co chodzi, bo ja chcę teraz o tak przekręcić, przekręcając ją tak wyłamujemy tułów. Nie za dobrze, SL to jest nie za dobrze. Przejdźmy chyba jednak do najważniejszej rzeczy, dinozarła. Dinozarła, jak on w ogóle był tu złączony? Czy my się przekonamy? Ja już go chyba nie rozłączę, moi drodzy. Wydaje mi się, że on został złączony na amen. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo mocno rzuca w oczy, to, moi drodzy, w ogóle co to tak dziwnie składane, jakaś śruba, czy co? Co to jest w ogóle, okej? Okay. Ale ważne, że wchodzi, trzyma się. Znaczy, pierwsze co? Słyszycie to? To jest puste w środku. Puściuteńkie. Żaden inny dinozaur, czy to chociażby ostatnio dzban, czy ten od Jokera, moi drodzy, nie był pusty w środku. To jest taka wydmuszka pusta w środku. No i patrząc na jego nadruki, no te oczy fatalne, no patrzcie, na oczy jest normalnie nadrukowane coś takiego. Widać, że on robi też pod inne wzory. No tu tak źle to nie wygląda, chociaż jakby się przyjrzeć to tak samo, ale no, wygląda gorzej to w realu. No te study, czy coś na te study wejdzie, no nie jestem, moi drodzy, pewien. Szukam jakiejś tu podstawki, nie Lego, żeby jednak go nie zarazić. Czy on wejdzie nam w study? Mamy podstawkę, nie Lego. Czy on nam wejdzie jakkolwiek w study? No bo niby dziury na study ma, ale czy wejdzie, to, moi drodzy... Dobra, wleź w las, ale trzyma się tak... No, moi drodzy, mocno umownie. W sensie, wiecie, postawimy go, o... Jest okej, ale sami... No właśnie, chyba nie jest okej, moi drodzy, jednak. No właśnie, chyba, moi drodzy, nie jest okej. No nie jest, moi drodzy, dobrze. Nawet jak wejdzie nam tylnymi, to spójrzcie, tymi przednimi nie sięgnie. Nie da się, moi drodzy, za bardzo, aczkolwiek czekajcie, może ja coś robię... Nie, no dobra, chyba ja coś robię źle, aczkolwiek no ciężko jest go tak czy siak wpasować w te study. No coś się tutaj dzieje. No moi drodzy, nawet jeśli to nie jest to przyjemne, tu mi jakoś wlazła łapa, więc się da. Czekajcie, to trzeba jedno do tyłu. No nie jest to, moi drodzy, absolutnie przyjemna sprawa. No nawet jeśli by stanął, łatwo spada z tych studów. No spójrzcie, jak on ma te nogi. No kurde, no nie wchodzi po prostu ładnie nam te study. Jest taki puściutki. Nadruki takie są, ale to oko boi najbardziej. Widać, że jest wykorzystywany w innych jeszcze produkcjach. No tu pewnie jest ciężko coś mu wszczepić. Czy w ogóle dla coś stanie na nim? Okej, stanie, to się tego nie czepiamy. No i cóż ja, moi drodzy, bym powiedział, wiesz co, i powiedziałbym, idź se być pusty gdzie indziej. Idź se być pusty gdzie indziej. No naprawdę, idź se być. Po prostu, no dostajemy wiele lepszych dinozaurów. I moi drodzy, właśnie to był ten fenomen, że akurat w dinozaurach to akurat było to, że faktycznie dinozaury podróbkowe były zazwyczaj dobre. No to tu mamy do czynienia z takim pierwszym, no raczej średnim dinozaurem. Po prostu ta pustość jakoś tak bardzo mnie boli. Bo poza tym nie jest źle, gdyby był pełny, byłoby okej. Okay. Aczkolwiek tych studów się nie trzymam, jest też sobą, moi drodzy. Więc cóż ja mogę powiedzieć? I tak, i nie, no raczej nie. Pytanie, ile to kosztowało. Raczej bym średnio polecił. Ten dinozaur pusty, naprawdę, znajdziemy zbyt wiele fajnych dinozaurów pełnych w środku, jakościowo bardzo podobnych do Lego, żeby zadowolić się czymś takim chińskim plastikiem. Hipek, mówię, nie jest zły. Ja wam nie przekażę to wypadanie. Nie, było gorzej. Także bardzo mieszane uczucia. Czy polecam, czy nie polecam? Zdecydujcie już, moi drodzy, sami. A, tak jak mówię, dinozaurów jest zdecydowanie więcej, dużo innych lepszych, które można sobie kupić, tak zapraszam was tutaj, obejrzcie sobie gdzieś lepsze dinozaury. Na tego dinozaura chyba nie ma się co silić. No jest po prostu komiczny troszkę. Niepotrzebnie. Hipek też jest okej, ale po prostu no, dostajemy dużo więcej lepszych hipków z Minecrafta, moi drodzy, więc wszystkie elementy dostajemy w lepszych cenach. No chyba, że to kosztowało 3 zł, ale wątpię, by nie piątkę, szóstkę kosztowało jak nic. Po prostu mamy lepsze klocki i z dinozaurów, i z Minecrafta, żeby kupować coś takiego. Taka jest moja opinia, a jaka jest wasza? Czekam na komentarze, czekam na subiki, lajki i wszystko. I natomiast wbijecie na kanał gamingowy, by zobaczyć właśnie Jurassic World'y, moi drodzy. Dzisiaj wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Zobaczymy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!